Hej, hej, siema siomy, z tej strony Dave'o, to nowa seria na moim kanale, czyli kolejna gra Bethesdy, Fallout 4. Tak, niespodzianka, wiedzieliście już po tytule, ale tak nadal jeszcze raz muszę powiedzieć, robimy sobie nową gierce. Oczywiście gramy na modach, bo mam dużo fajnych modów, takich co fajnie ulepszają rozgrywkę, miliardy nowych broni. Och, będzie po prostu super. Zobaczycie za chwilę. Bethesda Game Studios presents. Nie, podziękuję. W sensie, wszyscy raczej widzieli, jak się zaczyna Fallout. Nope. Good morning. Zrobimy sobie mężczyznę, gdyż ja jestem mężczyzną. Don't care. War never changes. War never changes. Nie będę se kurde napisów nie włączyłem, szlak. Let's go. Słyszmy sobie właśnie postać piękną. Zrobię sobie mężczyznę, bo jestem mężczyzną. Nie będziemy tym razem grać kobietą. No, no, no. Okej, oto jest nasza postać. Tak, oczywiście musiałem się zabawić w tworzenie postaci. Okej. Jego nos był ciupinkę krzywy, ale dobra, jest, nice. Sylwetkę oczywiście jeszcze zmieńmy. Wydaje mi się, że będzie taki... Nie, nie super nabagowany, wtedy dziwnie wygląda. Taki... tak, budowę swoją po prostu dam. Dobra, taki może być. I gotowe. Nice. Dobra, let's go, kurde, zatwierdzi postać. Tak, zatwierdzaj, kurde. Nice, trwa zapytywanie, wszystko dodano. Bullet time dodano. Tak, mam moda, kurde, na spowolnienie czasów i takie tam. Siema, Nora, dobra, idziemy, idziemy. No i mamy moda oczywiście. Czy chcemy zobaczyć normalne rozpoczęcie gry? Oczywiście, że nie, kuźwa. Wszyscy to widzieli 5000 razy, więc no, więc muszę się obudzić. I budzimy się od razu, jej, haha, działa. Się nie zesraj. Dude, wyłaź, wyłaź, idziemy kurde zwiedzać piękne postapokaliptyczne tereny. No, my wifey, wifey zmarła. Właśnie, mogę zapierniczyć jej tom. Come on, come on, come on. Oh God! O ludzie! Dobra, Nathan, nie krzycz tak. Mogę jej zapierniczyć, chciałem powiedzieć, zapierniczam jej wedding ring. Idę stąd. God damn it. Terminal somewhere. Terminal somewhere. No tylko gdzie ten somewhere jest? Kuźwa, tak dawno już nie grałem w Fallouta, że nawet nie wiem jak wyjść z tej głupiej lokacji pierwszej. Tu jest kuźwa terminal, no dobra. Imię oczywiście Dave. Dave'u. Ha! I kompletnie nie mam pojęcia, co se dodawać. Wiem, że będę postacią raczej strzelającą. Nie będę się za bardzo skradał, bo to będzie spowalniać rozgrywkę. Lubię się po prostu postrzelać i będę trochę wytrzymały, więc spróbuję sobie zrobić mniej więcej taki właśnie, jak powiedziałem, build postaci. To na pewno dajmy se 4 wytrzymałe. Wydaje mi się, że dam se dużo w percepcję, bo to mi się przyda na pewno. Charyzmę raczej nie będę se dawał. Ha, inteligencja. Pewnie ze 4 też. Charyzma jakoś nigdy mi nie pasowała. Nie jestem raczej za bardzo gadającą osobą, więc nie. No i tutaj skradanie to też nie. Szczęście. Ha, trafienia krytyczne się przydadzą, więc dajmy se 6 też. Tu dodajmy se ten. No i siły prawdopodobnie trochę. Nie wiem, nie znam się tak naprawdę na tworzeniu postaci, więc okej. Okay. Let's go. Tak, dobra. Open main door. Otwierają się. Dziękuję, wychodzimy. Wow. Ołe. Zapomniałem już jak się kurde gra. Przypominam sobie na razie wszystko. Tak, żuczki, karaluszki, takie tam. A, zbieranie śmieci, moje ulubione, oh my gosh. Już się nie mogę doczekać po prostu do zbierania 4 pierdyliardów złomów i innych pierdół. Hello, karaluszki, witaj, gnoju. Tak, do Giant Roaches, pićko. A, nie chciałem usiąść do stołu. God damn it, złaś. Pistolecik, pistolecik. Tak, i wiem jak się zbiera ten krajolator glitchem, tak, bo Todd Howard powiedział, że just works, więc wszystko naprawdę działa. Jak zabędziemy pieska, to on dokładnie pokaże jak to się robi. Nie trzeba żadnych trudnych zamków otwierać, nie, nie. Ja znam lepsze sposoby. Bam, pierwsze strzelanko, yeah. O, szmato, co uciekasz? Skoczył mi na mordę, co za gnój. O kurde, dużo tu ich. Okej, okay. No jak tak będę strzelał, to naprawdę będzie super. Trzeba po prostu nie marnować amunicji, tak? Piękny Pip-Boy zakładamy. Piękny, ładny, czarny. Już widzicie, że nowy, nowy, ładny. Nice. Guda nam pokazał, nice. Jej. Się kurde, w ogóle nie pamiętam jak to się robiło, ale dobra, nieważne, pójdzie się, dowiem. Woo, klikaj guzik. Wychodzę stąd, kurde, wychodzę, jej. Woo, wychodzę. Otwieraj drzwi, wychodzę, woo. Już się kurde, dłużej drzwi otwierać nie da, naprawdę. Piękne światło wolności. Go, kurde, wolny most dalej. Winda, halo? Coś tu. Halo? Hello?
Piękne, skażone, radioaktywne powietrze. Jak widzicie, wygląda to naprawdę nie najgorzej. Tak, bo mam moda na te grafiki, roślinki, piękne, wszystko ładne. Jach. Tylko mam nadzieję, że będę miał dużo FPS-ów. Na razie wygląda nie najgorzej. Brońki, wow, nowy pistolet. To mi się podoba. Nie wiem nawet, co mam zbierać. A tego nie chciałem klikać, nieważne. Super, otwieram sobie, kurde, bez sensu. Idziemy, let's go. A co my tu mamy? Czy to jest coś nowego od razu? Wiem, że też mam jakieś DLC, w ogóle nie wiadomo co. A nigdy nie przeszłem tak naprawdę Fallouta całego. W ogóle, nie wiem jak to się stało, fabuły nie znam tak naprawdę nadal. Więc no, będzie ciekawie. Fajna seria się zapowiada. Co my tu mamy w ogóle? Co to jest? Vault Overlook, ktoś sobie po prostu przyglądał się naszemu schronowi. Aha, czyli to chyba nie są nowe lokacje. Przynajmniej tak mi się wydaje. What the fuck, już słyszę strzelanie. O, krecior. Nope. A, szlak więcej kreciorów. Kreciory. Ogólnie to tak, VAC w tej grze istnieje, ale ja prawie nigdy nie używam VAC, bo nie lubię, kurde, cheatowanego strzelania. Jestem dobry w strzelaniu sam z siebie. Wow. Jecha, headshot. Szmatko mała. Au, co tu jest? Tyle kuźwa szczurów. Kuki gnoju. I mam moda na lepszą fizykę pocisków i lepsze obrażenia i w ogóle. Super fajnie, przynajmniej teraz wrogowie nie będą gąbkami na pociski. To przynajmniej tyle. Udało mi się naprawić modami. Już słyszę strzelanko. What the fuck? Bar. What? Dlaczego jest super muzyka? Zagrożenie! Ja nie widzę nigdzie tutaj wrogów. Przepraszam bardzo. A! Ktoś mnie strzela? What the fuck? Czemu ja... Wow, z tamtej strony, dobra, schowaj się. Jesus Christ. Moja dupa. Jestem prosto w dupę. Prosto w dupala. Mam, wszystko źle jest ustawione. Gdzie jest, kurde, sterowanie? Moja myszka jest wolna. Wolę szybszą myszkę. Kurde, wolne gówno. Au. Jej, pierwszy zgon, super. Pierwsi bandyci. Goddammit. No cóż, tak, początek będzie na pewno trudny. Trudniejszy niż bez modów by był. Jesus Christ, właśnie mam chyba jeszcze jakąś inteligencję ludziów i nie wiadomo co, nie wiem tak naprawdę. Muszę sobie po prostu pomiędzy odcineczkami sprawdzić jeszcze jakie tam mody miałem. Dokładnie, bo nie pamiętam tak naprawdę. Rzucił granat. Fuck you, dude, fuck you. Ja nie żyję. Au, lecz się. To będzie ciężka pierwsza walka. Już to czuję. Chyba nie powinienem najpierw w tą stronę iść, ale już dobra. Au. No bandyci, no. Ale się, kurde, to drzewo mnie wcale... God damn it, to drzewo mnie wcale nie broni. Wszystkie moje steampaki pójdą na jakieś, kurde... głowę mi odstrzelił! Faktycznie brutalne to wszystko jest. Jednak świat postapokaliptyczny jest faktycznie trudny. Giń, szmato. Giń, tak, ja jestem miękki, ale wy też, co? Tak powinno być, w realu tak kurde jest. Fucker, jej, woohoo! Wreszcie! Po 5 próbach w końcu wygrałem. Kupię gnoju, dać wszystko. Oh my gosh, jej! Wreszcie, cisza i spokój. Co by to, aby lokacja jakaś ciekawa? Bandytowa lokacja, okej. Okay. Dziękuję za mięsko. Więcej mięska, dzięki. Fajnie. Rzeczki. Tak, nie mogę iść, nie mogę po prostu przestać iść dalej. Ciągnie mnie, kurde, przygoda. Halo? Widzę cię, gubi gnoju. Szlak, to twarde jest. Man. Przygoda, no to sobie miałem przygodę. Ale jednak miałem przygodę, bo miałem zajebiście strzelać. Nice. Piękne kudelki mi tu nie będą, kurde, przeszkadzać. No jak tak będę strzelał, to będzie nieźle. Ubierzmy się w nowe zbrojki i rzeczki. Akurat będę mógł sobie w ogóle cięższy pancerz założyć. Jak nie będę się skradał, będzie git. Wow, 100 razy lepszy pistolet to jest. Nice. A ten używa innych amunicji, to sobie też zapiszę. Wszystko pięknie, Nope, nie tego pistolecika będziemy używać. Tylko tego, Okej, no to, let's go. Kurde, od razu lepiej. Jestem trochę uzbrojony, jak wyglądam, dobra. Jak gówniarz, ale może być. Dobra, chyba... Chociaż fajnie było pomiędzy odcineczkami tam se pójść, wiecie, poskrapować całą tą bazę. Ja pierdolę. Tam tyle rzeczy do robienia, więc na razie pójdziemy sobie jeszcze na jakieś małe przygody. Się zobaczy, idziemy tutaj po prostu. Bo wiecie, Fallouty i takie tam gry z otwartym światem są jednak po prostu do eksplorowania, robienia przygód, więc czemu nie? Handlarze. Level zdobyłem. Jej. Kotuś. Handlarzyna. Ukradnę ci tego kukurydzę. Siema. Fajnie, że plecami do mnie gadasz. Wyglądam, what the fuck. Dobra, od razu mogę sprzedać rzeczki. Wedding ring.
Niestety, ale musisz pójść. To jest przetrwanie, kurde, nie będę się jakimiś pierścionkami zajmował. Tak, koleś ma dużo gówna do kupienia, ale to podziękuję. Dobra, idziemy dalej. Właśnie będziemy... Ło, ludzie, ci traci dom zarósł, będziemy źli ci, dobrzy. Nie wiem, nie wiem, napiszcie mi w komentarzach tak naprawdę. Napiszcie mi, jaką mam być postacią, bo nie wiem do końca jeszcze. A, można było dużo ukaść rzeczy, a, wiecie, złym. Być w apokalipsie to się akurat opłaca. Dobra, dobra, idziemy dalej. No, że jeszcze nie będę podejmował żadnych decyzji, dopóki mi nie napiszecie, jak to ma tam wyglądać. Grobix. Dziękuję, Grobix, biorę wszystko. Nie interesuje mnie, że jakiś Grobix, co mnie to w ogóle? Nie żyję, to już nie potrzebuję. O, muszki. Mniam. Tylko w niektórych wrogów, o ludzie. W niektórych wrogów tego warto strzelać z wadca. Muszki, kurde, fucker, muszki są jednych z tych wrogów. Kurde, nie trafiłem. Ha, trafiłem normalnie, wow. Faktycznie wadz mi pomógł w ściul. O, łania. Daj. Kompletnie nie trafiłem, ale jest niewzruszona tym faktem, że nie trafiłem. Dobra, fajnie. Właśnie, to są tak poza tym cheaty. Można sobie stanąć dosłownie i po prostu klikać Q, aż się was gdzieś włączy. I tak zobaczyłem tą łanię tutaj w krzakach. Straszne, straszne rzeczy. O, mamy podręcznik przetrwania. Premia. Otrzymywane obrażenia od broni białej są permanentnie zmniejszone. Nice. Biorę. Jeszcze sobie tutaj zrobili... czy to nie żyje? Halo? Okej. Okay. Interesujące. faktycznie. Wreszcie tą ostatnią lokacyjkę se zwiedzimy. Akurat będzie pierwszy odcinek. Jęknę. Nagrany. Co my tu mamy? Halo? O, szlak. Niedźwiedź? Niedźwiedź? Nie, to jest Lucy, to nie jest niedźwiedź. No, kurde, to jest Lucy. A słyszałem gdzieś? Aha. biegnie do nas, tak jakby niedźwiadek. Szlak! Oh my gosh, Lucy, pomóż! Mam nadzieję, że nie umrzesz, Lucy. A, nie biegnie do nas ten niedźwiadek. To się zesrałem bez powodu. Bez powodu mnie, kurde, wystraszyłeś, kupik. No dobra, teraz biegnie. Teraz biegnie. Szlak, strzelaj w niego. Yes, headshot, widziałaś to? Woo, haha, nice, ukradę ci za to melony. Tylko, nie, nie twoje melony. If you know what I mean. O, no i co, kurde, gówno. Taki mocny straszeczko ma gówno, gówno, nice. Tak, mam włączony poziom trudności, trudny, czy co się dzieje? Bo jak na razie jest trochę, w sensie nie, no dobra, umarłem 5 razy do bandytów, dobra, zapomniałem, sorry, nie będę nic mówił, nie będę się chwalił. Tak, tak naprawdę jestem słaby, tylko zapomniałem o tym po prostu. Dobra, Lucy, co masz do powiedzenia do mnie? Czy to jest ta pierwsza taka farma, czy tu się jakąś misję dostaje? Hello? Tak, tak, tak. Ja też jestem friendly. nie wygląda, jakbym był friendly, ale okej. Okay. Tak, tak, tak. To jest pierwsza misja. Jej, pierwsza misja, odzyskanie wisiorka od bandytów. No i pięknie. Akurat idealnie w tym momencie. O, z tym ładnym widokiem. Wow, no. Kurde, ładnie. Co mi ćmaku? Leciała znowu do pokoju. Jesus. Dobra, nieważne. Idealnie z tym pięknym, z tą muzyczką. Mam nadzieję, że ta seria oczywiście wam się spodoba. Jeżeli ten odcinek pierwszy wam się spodobał, to dajcie oczywiście ocenkę, napiszcie komentarzyk. Dajcie subskrypki, jeżeli jesteście nowi na tym kanale i chcecie więcej takich odcinków jak ten. I będziecie na bieżąco z tym kanałem, moim kanałem pięknym. Dziękuję w ogóle za wszystkie subskrypcje i dziękuję bardzo, że mnie oglądacie. Nawet nie wiecie, jak dużo dla mnie to znaczy. No i co? Do następnego, ziomy. Bye!